sceny, które mają jakieś tam, wymagają użycia efektów specjalnych, są, może nie są takie ciężkie, one są bardziej czasochłonne. Zawsze takie sceny, które typu zalanie pokoju, to na przykład zaczyna dzień zdjęciowy od tego, kiedy ludzie, którzy to przygotowują, mogli to zrobić poprzedniego dnia, albo wcześniej rano przygotować, no to wtedy my wchodzimy do takiego przygotowanego obiektu, kręcimy to i zostawiamy, przenosimy się załóżmy do innej lokacji, a wtedy jest czas, żeby to posprzątać i żeby wszystko wróciło do normy. No ja uwielbiam takie wariackie sceny. Jestem pełna podziwu dla ekipy, która to przygotowuje, bo przecież ta sypialnia musi grać dalej. Nie musieli dużo wcześniej być tutaj przed nami na planie, przygotować, oblać to folią, zrobić pianę. Myśmy my tylko weszli z Andrzejem i powiedzieli im 2-3 zdania. Patryk jako reżyser, sceny to po prostu bardzo mądrze. Najpierw nagraliśmy część jakby tak stricte aktorską, która się dzieje w łóżku, a dopiero potem dołożyliśmy tak zwany pick-up, czyli moje pacnięcie nogami w to Jezus Maria woda. Najistotniejszą rzeczą, jak jest woda na planie, w sensie w studiu, to jest to, żeby nie miała ta woda kontaktu z elektryką, z lampami i tak dalej, ale z tym nie było problemu większego. No oczywiście kamery były tak postawione, żeby się nic nie stało. My z Andrzejem Grabowskim, zanim doszliśmy do łóżka, dostaliśmy od dziewczyn z kostiumów kalosze, żebyśmy nie musieli po tej wodzie, żeby to było dla nas po prostu komfortowe. Oni robią wszystko po prostu, żeby to było jak najmniej uciążliwe. Jesteśmy osobami do wynajęcia, jeżeli takie sceny są wpisane, trzeba się na nich przygotować psychicznie i nastawić się, że będzie śmiesznie, że będzie fajnie. Siedzę się. Na telewizję! Jezus Maria! No. Woda! Nie. W dupie!